Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcinku. Zobaczcie, jak na podwórku się zrobiło bogato. Ale piękną masz mordkę, byczku. I tu kolejny byczek stoi pod wiatą. To park maszynowy w tym roku. No, daliśmy czadu, można powiedzieć. Zapraszam na kolejny film ze strony Szoka Oka. Przygotowani. O, brat jedzie, Tomek Magnumem, na gospodarstwo. Niech jedzie pierwszy, bo ja powoli będę jechał. Jedziemy. Jedzie gwardia byków. Ja jadę kosić przężyto. O powierzchni kilka działek. Działkę 1,5 hektara. Działkę 3 hektary, tu już mamy 4,5. No i jedną scaloną taką hektar. 2, 3, też 3,5, 3,5, 6,5. 8 hektarów łącznie będzie. Co to tam w drodze leży? Ja gaśnicę mam. Ja mam. Brat jak jechał, przeprowadzał tutaj case'a, tacie czerwonego z 2 czternastkami. Gaśnica mu spadła z podestu. Trzeba było na bok przełożyć i lecimy dalej. O, moja żona dzwoni, więc widzimy się za chwilę. No i kosimy. Nakaszam już zaraz drugi zbiornik. Już szybce tu nie widać już ponad, zaraz będzie 3/4. No i tutaj mamy przężyto na dzierżawach. Na trzeciej klasie, wiadomo, dzierżawy są zapuszczone. Doprowadzamy je do ładu. No i też nie robimy takich kosztów pod takie dzierżawy. Wiecie jak to jest, dziś masz, jutro nie masz. Więc strategia to jest przężyto. Jeżeli rzepaku nie było dłuższy czas, no bo pszenica po pszenicy to ona już nie wychodzi, mało oddaje. A przężyto, zobaczcie, tutaj pokazuje 6,7, 6,8. Nie spada tutaj plon na komputerze poniżej 5. 7,3, 7,8, 8,5. Także myślę, że tutaj 7 ton średnia wyjdzie śmiało. Spokojnie powinna wyjść. Nawet niech 6,5 tony wyjdzie. To ja wam powiem, to i tak jest rewelacja, wynik na ten rok. Więc jak ktoś ma dobre ziemie i narzeka w tym roku, to ja nie wiem, czego oni oczekują. 20 ton z hektara? To jest nierealne. W ogóle nierealne, żeby z gospodarstwa przykładowo pszenicy czy przężyta średnia wyszła w ciągu roku 8 ton. To jest, wiecie, no... Są pola, że dadzą 8-9, ale są pola, co dadzą 3,5. Więc ta średnia, o, teraz 8 pokazuje 7,9. No jest potęga tutaj. Gdzie jest ziemia? 8,1, 8,2. I pobuchtowane przez zwierzynę. 8,4, 8,3. Także no, zobaczcie. Po prostu petarda. Chce się kosić takie pola. No i powiem wam, że w takim plonie 8-tonowym, mimo że mamy rotor, i tak za bardzo nie pogonimy, bo ta słoma tutaj jeszcze ona ogólnie już jest w pełni dojrzała, ale tutaj na trzeciej klasie zdrowotność tych roślin jest tak duża, że po prostu ta słoma jest aż żółciutka. Tej masy do przerobienia jest ogrom. Jeszcze przężyto ma to do siebie, że one naprawdę produkuje bardzo duże ilości słomy, więc ten rotor ma tej masy od groma do przerobienia i jeżeli jedziemy szybciej, to nie będzie wycierał na tym rotorze ziarniaku, tylko będzie wyrzucał wszystko wraz ze słomą i też musimy jechać nieco wolniej, ale utrzymujemy prędkość taką minimalną 3,5, 3,6, więc wydaje mi się, że przy headerze 7,60 to i tak mamy ładną wydajność, bo to jest blisko 3 hektary na godzinę około na prostym terenie. I jeżeli leci nam 7 ton, to mamy ponad 20 ton plonu. A jak ktoś tam mówi, że zbiera 30 ton, to niech zbiera. Ja chciałbym zobaczyć te przyczepy, które nakaszają. Realnie możemy maksymalnie nakosić w ciągu godziny, czy to Klas, czy John Deere, 4 zbiorniki. I ja wam powiem, że to jest wszystko. Co 12-15 minut zbiornik. No i nie oszukujmy się, szybciej się nie da tego napełnić.
Może jestem w błędzie, nie wiem. Ale jak widzę w okolicy, nawet jak koszą tymi klasami i tym wszystkim, to to też szału nie robi. O, gdzieś tutaj ziemię zaryliśmy kawałek. Holender jasna. Ciasna. Wsuwamy. Dobra. Na szczęście na kosę nie zapaliśmy, tylko bokiem. Spodem headeru. Trzeba uważać cholernie na te kurde obrzeża. Żeby sobie na koniec bidy nie narobić. No i co, skoszę te przężyto. Brat pojechał na działkę 5-hektarową. Też przężyto na dobrej ziemi, więc tam plon też na pewno będzie, myślę, że w granicy tych 6 ton, więc wszystko jak najbardziej ok. Powinno być dzisiaj. Dzisiaj wynik będzie zadowalający na pewno. Tyle, że mało hektarów. Ja tu mam do skoszenia około 3,5, 3,5, 4, 5, 6, 7,5, 8 hektarów, tak jak wspominałem. Brat 5, więc my dzisiaj tyle nakosimy, co z pola praktycznie 25 hektarów. Tyle plonu. Także wszystko elegancko. Elegancko. No i zostanie nam do skoszenia naprawdę tak moja działka 6 hektarów grochu, tam 5 z haczykiem, i u brata 5 hektarów grochu, u taty z hektar grochu, to już mamy 5, 10, 11 grochu zostało, no bo musieliśmy go zdesykować, bo poodbijał zielony lebioda, powychodziła zajączek, kurde, skrzypnie, skrzypy, wszystko zielone. I około gdzieś 4 hektarów, 5 przężyta, dwie działki półhektarowe, jedna 3,5 hektara, i te przężyto zostawiamy na koniec, żeby skosić grochy i żeby po grochu ewentualnie jak gdzieś komba jeszcze się lekko przyklei, żeby po prostu go przeczyścić w słomie, żeby był złoty ten, bialutka blacha, wszędzie powycierał się, no i trzeba będzie dmuchać i szykować na zimę. Tutaj nawet takie mamy ugór, jakby to nazwać, nie wiem, tu było truskawki, nawet lanca nie sięga i pokazuje 3 tony w ekologii, 2,2, 2 tony ekologia, to jest ekologia. No zobaczcie, tu jest ekologia, bo lanca nie dociera, dociera tylko dotąd, a dotąd nie. I zobaczcie, tu pokazuje 2 tony, no i tam łapiemy jeszcze zdrowe. Zobaczcie, jaka różnica tutaj, a tutaj. No ja wam powiem tak. Świat by umarł w takim czymś, jakby wszyscy tak uprawiali. Jedzenia by brakło. Takie chmury dzisiaj są jakby na deszcz, aby to wytrzymało i nie popadało, no. Byśmy skończyli i byśmy mogli się przygotowywać ostro na zasiewy rzepaku już, bo to w przyszłym tygodniu, w czwartek jest 12. No ja wam powiem, że wypadałoby już zacząć się w rzepaku. Także do usłyszenia, widzimy się w kolejnej części odcinka. Już praktycznie z jednego z ostatnich ze żniw, ale to zleciało, co, drodzy widzowie? Szczególne podziękowania dla wiernych widzów, którzy są codziennie przy każdym odcineczku. Także do zobaczyska, do usłyszenia. Wskoczy dyszka czy nie? Mówię, że wskoczy. A nie, jednak nie. Wyglądało na dyszkę. Pokazało najwięcej 9. 9,2. To się nie dzieje naprawdę.
Pada deszcz, ja pierdzielę. Fucking shit. Jezu, by to przetrzymało. Taka mała chmurka, plamka idzie, no. I nie mów się, że popada nade mną. Ale jajca. W tym roku z tą pogodą wam powiem. Ale takie jest rolnictwo. Pamiętajcie, zaczynając ten zawód, nikt nie mówił, że będzie lekko. No i leje, ja pierdzielę, drodzy widzowie, leje deszcz. Ej, nic nie poradzimy. Taka to pogoda. Brat Tomek ma darmową kąpiel. No i powiem wam, że tutaj mamy już po koszeniu na bank. Aj, niedzielna praca w gówno się obraca jednak. Cały zbiornik mi zaleje z góry. Aj, no trudno. Nic nie widzę. Ja pierdykam. Kurwa, ale pogoda. Dwa zbiorniki dzisiaj tylko nakosiłem. Zobaczcie, jak leje. To lije! Nie ma chmury, a leje! Cały zbiornik, kurde! Wszystko gnój. To w zbiorniku mokre i na przyczepie. Rewelacja, widzowie. Ciekawe, czy wszędzie popadało. Zaraz na radarze zobaczymy, co to się święci. Dobra, header na dół, niech woda wylatuje. Genialnie. Kaptur na dół. No i nic, drodzy widzowie. Przeszła chmura, nawet nie chmura, taka plamka. U brata też popadało. No co, nie pozostaje mi nic innego, jak się składać. No i podjechać w jedno miejsce, tam gdzieś stąd 10 km, mam takie 4 hektary od teścia. No może tam nie padało, się pojedzie, uda się zebrać to, no. O, tutaj też chłopaki, znajomi, rolnicy zjechali, też popadało u nich z drugiej strony. No nic, nic nie poradzimy. Taka pogoda, taki warsztat pod chmurką. Do usłyszenia. No i przejechałem około 6 km, może nie całe, plus minus. I tutaj nie padało koło gospodarstwa, więc dobrze jest mieć usytuowane gospodarstwa pola w kilku częściach w okolicy, a nie tylko w jednym miejscu, bo tak to jakbyśmy tam byli, to byśmy dzisiaj już stali, a tak jakoś damy radę. Tu zostało, tam zostało, to dzisiaj posprzątamy chociaż.
te kawałki. Nie dało skończyć obrębu, no trudno. To działamy gdzie indziej. Się skreszczył gadzino. Dobra, ładnie, sucho ominęło bokiem, wiecie, podczepiamy i lecimy. Bałagan, sprawdźmy ten bałagan, który tutaj jest. Ajajajajaj. O, jaki brudny, mokry zbiornik. Musi to wysnąć trochę. Ajajaj, ale wlało wody. Dosłownie przez dwie, nawet nie dwie minuty może. No dwie minuty, bo tyle zbiornik opróżniałem. Obarcie. No i skończyłem tutaj taką końcóweczkę pola, 1,5 hektara. Nakosiłem calutki zbiornik i troszeczkę, więc możemy przyjąć, że średnia dziś nie spełna 5 ton, myślę, że wyszła. 4,5 tony tutaj z tego, co zostało, więc też nie ma tragedii. No i teraz jadę, brat pojechał zobaczyć na działkę, stąd około, nie wiem, 3 km będzie. Będzie w linii prostej gdzieś z 2 km, 2,5. No to zobaczyć, czy popadało, pokropiło tam, widać na drodze. No ale dotknął ziarno, ziarno jest suche, słoma jest taka... No widzicie, wieje wiatr, jest słońce, więc zanim dojadę, to powinno przesnąć. Jadę skosić te tam 3-3,5 hektara. Zobaczymy, jak tam wyjdzie. Tam jest ta mocna glina, gdzie w tamtym roku Galileo dało prawie 9 ton. No zobaczymy, jak w tym roku przężyto. No nie ukrywam, że liczę tam na 8 ton, bo tam jest mocna glina, wody powinno wystarczyć na wysoki plon. No i tam był nawóz dany jak na pszenicę, bo brat Tomek tam takie słabe było, pojechał z RSM-em, a za dwa dni brat Łukasz pojechał z drugą dawką granuli, więc no nie dogadali się chłopaki i tam pszenżyto dostało no taką dawkę azotu jak na pszenicę, więc zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Czy leży całe? Czy stoi? O, Edzio przyjechał właśnie od brata kejsikiem. Nie wiem, czy skończyli, czy nie. Nie wiem, dwie całe nakosili, czy jeszcze kosi. O, dwie niepełne, nie wiem, czy koniec. O, niedźwiedź stoi. A tutaj tak już wszystko mamy pokoszone praktycznie. Można powiedzieć, że dożynki pełną parą będą. A tutaj macie efekt skoszonego po kejsie. Tutaj wysypane jest, bo jak na przyczepę sypałem, się sypało. Jedno pole mam nasiane i jęczmienia oraz pszenżyta. Pszenżyto było surowe, jęczmień też. A tutaj, no tu jest świeżo stależowane. No nie wiem, jak będzie dalej. Trochę wysiał, ale wydaje mi się, że jest to do przyjęcia. No zobaczymy. To wszystko niedojrzałe było, takie... Wiecie, jak to jest. A niedojrzałe się nie separuje, klawisz tak samo gubi. Do zbiornika leciało, więc nie będzie tragedii. Fajnie widać, jak pokropiło, widzicie, na piaskowej drodze. Jest taka fajnie nie wiem, no, skropiona. Skropiony piasek. I są ślady samochodu. Brat tutaj właśnie jechał. No nie wiem, na oko gdzieś z pół litra popadało. Na piachu, jak jedziemy szybko, kurzy się. Coś tam się kurzy, więc powinno być dobrze. Wiatr jest naszym sprzymierzeńcem. Zobaczcie, jak ładnie wieje po drzewach. Więc będzie koszenie na pewno. Tutaj w tamtym roku otwierałem żniwa 2020. Ujęcie tutaj było z Activi i na tym polu właśnie był pierwszy film. A w tym roku jest praktycznie, że ostatni. Dojechałem na miejsce.
tu jest ta działka 3.30 i już widzę, że jest plon. Bomba, przężyto i stoi. No i mamy pierwszy zbiornik. No i mina szoka. Powinno być dobrze, mówi wszystko. Odmiana gringo, zobaczcie, ona jest grubsza od pszenicy na dobrej ziemi w tym roku. Tam pisali, że gringo nie jest dobre na piachy. Mamy tą odmianę, ona jest stara jak świat. No i ona wychodzi najlepiej u nas i czy na piachu, czy na dobrej ziemi. Grubość ziarna zawsze jest na wysokim poziomie. No i plon. Na pewno są odmiany, które sypią więcej, ale jak jest, jak są warunki do tego, aby naleciało do zbiornika, to po prostu ta odmiana daje plon. Zobaczymy, czy będzie cały man z tego kawałka, czy nie. Jak mówicie? Obstawiajcie. No i drogie mordeczki, kosimy, kosimy. Mamy nakoszone już prawie 16 ton. Czyli 5 ton z hektara już mamy. A jeszcze kłosy zostały na polu. Kurde, jakby całą taką ziemię miał. To naprawdę, ale to szczerze, jak ktoś ma taką ziemię, to ja mu tylko mogę pozazdrościć. Bo wtedy, powiem krótko, hajsu by było tak, że taki kombaj można było za rok by kupić za gotówkę. No ale takiej ziemi nie ma u nas. Tam dalej pod Pyrzyce, okolice, to mają dobrą ziemię, a tutaj mamy mozaiki, a tu jest taka czarna glina. Jakby taką byśmy mieli ziemię na całości, powiem wam, że życie jak w Madrycie. Ale wracamy do rzeczywistości. Mamy jak mamy, nie jest tragicznie, żyjemy sobie, rozwijamy się i to się ceni, i o to chodzi. I oby tak dalej. Nie wskoczyło nigdzie tutaj 10 ton, maksymalnie to 9 z hakiem. Średnio się trzyma tak 700, 7800, 8400, 6200. Poniżej chyba szóstki nie spadło mi, ich tam na poprzeczniaku, gdzie było słabsze, to wtedy spadło. O, cały czas szóstkę trzyma. O, spadnie? Nie, nie spadło. Więc nie spada poniżej 6, więc średnio myślę, że tutaj 7 ton to jest w zasięgu ręki. No zobaczymy, super. Super sprawa. Z 3 hektarów tyle co z 10 na innym polu. No nic nie zrobimy, takie życie. A raczej nie życie, tylko taka ziemia. No i skończyliśmy, 19541. No i jak przejechałem, to około gdzieś, nie wiem, pół poprzeczniaka, czyli jakieś możemy dodać 200 kg, czyli 19700. Powinno być. Ciekawe, ile na wadze będzie. Zobaczymy. No i dobra, drogie mordeczki. Jesteśmy na gospodarstwie. Brat wysypał przężyto. Podgarnęliśmy. Odkręcamy antenę, bo ona bardzo stuka. Cyk. I wjeżdżamy do garażu. I zostało nam około 11 grochu i 6 przężyta, bo brat tam kawałeczki pokończył. Więc jakieś 16 hektarów nam zostało, czyli jutro do żyneczki. Może nie do żynki, ale koniec żniw, ale raczej chyba zrobimy sobie do żynki w poniedziałek. Także na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć.